Hej wszystkim ponownie, wiecie, ja jestem Diss, a to jest To The Moon, któryś tam z kolei odcinek. Wiem, że go nie było długo, ale wiadomo, byłem na wakacjach przez 10 dni, więc nie miałem kiedy tego praktycznie nagrać. I znowu wcielamy się w rolę tutaj doktorów, którzy próbują wysłać naszego klienta na Księżyc. Tutaj będziemy musieli użyć naszych kul, widzę, żeby cokolwiek zdziałać. Do niej w każdym razie chwilowo nie dojdziemy z tej strony. Teraz musimy znaleźć kolejne sfery. Czy auto będzie miało sferę? Miało sferę. Jakimś cudem. Tutaj na dół chyba możemy dojść, tak? Oczywiście, że możemy dojść. Musimy znaleźć sekrety z tej gry. No, powiem wam szczerze, że tak się trochę stęskniłem za tą gierką, bo tak przyjemnie się w nią gra. To jest jedna z tych RPG takich lepszych. W ogóle, czy ładno mam twarz? O ile w ogóle będzie twarz, bo prawdopodobnie coś się teraz zwali, bo testuję. O, już to chyba było coś zwalonego przed chwilą. Ale może się zaraz naprawi. Bo takie rzeczy nowe testuję. Chyba będę musiał od razu się udać do domku, żeby sprawdzić, czy jest tutaj coś, co mogę ukraść, jeżeli chodzi o sfery. Czemu tutaj nie ma przejścia? To jest takie... Genua! Serio, tędy przejść nie mogę? O, jest, mogę w końcu przejść. Tu był samochód wcześniej. Więc... Żeby nie było. Przyszedłem przez samochód. Jestem tylko duchem. Znałem już trzy. Jeszcze jedną. Ogniwa można również zrobić dzięki eksploracji. Aha! Czyli wystarczy, że wszystkie miejsca przejdę, tak? I będę miał ogniwo. Tym. Dobra, trzy ogniwa mam. Jedno zużyłem już na tą kulkę. Znaczy na tą sferę. Czy cokolwiek to było, bo już zapomniałem terminologii z tej gry. W każdym razie tutaj nie ma nic nowego, więc spróbuję rozbić trochę sobie tutaj. Raz, dwa, trzy, jeszcze nie mam. Aha, jeszcze dwie muszę zrobić mimo wszystko. Więc może się udam tu? Tu coś będzie? Wiecie, tak, które trudno jest zdobyć. O, dostałem dwie sfery za nic praktycznie. Tylko za to, że go zobaczyłem, ta? Takie to randomowe, więc udajemy się z powrotem do tego magicznego miejsca, którym jest to miejsce. O, tik, tak, to i jest, zrobiliśmy, możemy przejść dalej. Ale jeszcze nie, chciałem z nim jakoś pogadać, ale widzę, się nie da. Więc się przygotujemy do startu dalej. Wiecie, że ja tego nie lubię, dobra. Spójrzmy na to w ten sposób, że jestem słaby w te klocki jednak. Idealnie to są na trzy ruchy, tam, więc potrzebowałbym... Zrobić to tu. O! Jednak zrobię to na cztery. O, jednak zrobiłem to dobrze! Jest na trzy ruchy, idealnie! Łaba! Dopiero teraz niedawno się dowiedziałem, że jakiś bonus jest pod sam koniec. Dodano od dziennika, no taka, oliwki konserwowe. To są te rzeczy, które tak naprawdę oni tak niby bardzo lubią. Aktywować pamiątkę? No, myślę, że aktywujemy pamiątkę. Zwijamy się z tego miejsca. Jesteśmy już w młodszym wieku. Są w jakimś pubie bardziej niż restauracji. I co? Naprawdę zamierzacie to zrobić? Tak, budowa zacznie się już za parę miesięcy. Ledwo nam starczy, musieliśmy zdecydować się na płatność w ratach. No, pewnie kupili we frankach, jak typowo polska rodzina, która chciała mieć domek, a jej nie stać. Ale z finansowaniem jakoś sobie poradzimy. Cudownie. Budujecie wymarzony dom w wymarzonym miejscu. Wasz ślub odbył się niedaleko tamtej latarni morskiej, mam rację. I tak jak jeden z użytkowników powiedział, ta latarnia morska jest tą kobietą, o której mówiono w grze. Ale już się o tym domyśliłem, zanim on to napisał, więc... Dupo język się ci pokazał. Wiele z naszych wspomnień wiąże się z tym miejscem. Cóż, miło usłyszeć czasem jakieś dobre wieści. Gratulacje i wasze zdrowie! Ja nie mam... O, mam czym przybić, Padum! Hej, zdrowie. Zaraz wracam, zaczerpnę trochę świeżego powietrza. Ja też. No, to jest odpowiednik dzisiejszego wspólnego chodzenia kobiet do kibla. No stary, minęło sporo czasu. Prawda? To by pomyślał, że w dzisiejszych czasach tak trudno jest dotrzeć do innego miasta.
to ta twoja River nadal cicha, co? Właściwie w domu jest całkiem rozmowna i w towarzystwie Izabel. Chyba musimy do ciebie przyzwyczaić. Ha! Czyli ja jestem tym złym, co? Oczywiście, że jesteśmy złym, na pewno. A właśnie, powiedziałeś w końcu River o tym sprzed lat? Powiedziałem. Jak to zniosła? Właściwie całkiem dobrze. Ale coś nie daje mi spokoju. Od tego czasu zaczęła robić te dziwne króliki z papieru. Króliki origami? Tak, i to sporo. Ha! Kiedyś ciągle składałem zwierzaki dla mojej córki. Coś w tym złego? Obawiam się, że to nie to samo. Bom, bom, bom! Praktycznie nie robi nic poza składaniem tych królików. Robi to całymi dniami. Nasz dom jest zupełnie pełny tych królików. Izabel mówiła kiedyś, że zachowania w tym stylu są normalne przy chorobie River. Czyli już wiem, że jest chora na coś. Tak, ale tym razem coś jest nie tak. Kiedy ją o to pytam, nigdy nie odpowiada. Zamiast tego patrzy na mnie takim nieobecnym wzrokiem, zupełnie jakby czegoś ode mnie chciała. A co najdziwniejsze, ja też czuję, że jestem jej coś winien. Próbowałeś zapytać Izabel? Tak, rozmawiałem z nią o tym, ale niczego się nie dowiedziała. Cóż, z pewnością nie powinienem w to wnikać, ale coś ci powiem. Znamy się od czasu szkoły i wiem, że notorycznie myślisz za dużo. Większość z tego to pewnie twoja wyobraźnia. Nie ma potrzeby przesadnie się przejmować. Kiedy ktoś tak mówi, prawie zawsze coś jest nie w porządku. Ale cóż, może masz rację. Może? Ja zawsze mam rację, John. I zapaliśmy coś. Jakimś poszlakiem widzę. Zaraz, czyli nawet on sam nie wiedział, o co chodzi z tymi królikami? Zapomnij o tych głupich królikach, mamy większe problemy. Jesteśmy w zamkniętym spełnieniu i nie ma tu nigdzie żadnych pamiątek. Nie martw się, na pewno da się wyciągnąć jakoś od niego. Jak? Zostaw to mnie. Muszę tylko skoczyć na chwilę do barmana. Okej, do barmana musimy skoczyć tam. Hej tam, mogę coś podać? Hej, ho, chciałem prosić o słoik oliwek. Oczywiście, gotówka czy karta? Czek. Przykro mi, nie przyjmujemy czeków. O, w takim razie zapisz na mój rachunek. Chwileczkę, czy to znaczy, że nie masz pieniędzy? Zaraz. Tak cię zresetuję, że twoje dzieci będą miały problemy z pamięcią. Hej tam, mogę coś podać? Czecho, chciałbym prosić o swoich oliwek. Pewnie. Gotówka czy karta? Zapisz na mój rachunek. Zamierzam gdzieś wydać sporo forsy. O, wielkie dzięki, proszę pana. Oto pańskie oliwki. Dziękujemy, dziękujemy. Dzięki brachu, czeka ci dziś ogromny napiwek. Dziękuję, proszę pana. Ale z ciebie dupek nail. Wyluzuj się. Dokładnie, wyluzuj się, laska. Podpaska ci trzaska. Dobra, mamy jedną od barmana, tam. Nie jest takie... Pospiesz się, nie chcę tu tak steczyć. Tak tylko się sprawdzam, co tutaj można jeszcze zdobyć. Od niego raczej nic nie wyciągnę. Ma to jakbyś zamknięte pomieszczenie, nie? Cóż to? Czy to nie aby swoich oliwek tam obracasz? Tak. Też jesteś maniakiem oliwek? W rzeczy samej. Tak się składa, że właśnie sprawiłem sobie świeżą porcję. Mogę się przyłączyć? Pewnie. Nie krępuj się. Wychylimy razem po słoiku. Kuźwa, jak... To jest takie niemęskie. Po słoiku oliwek. Zamiast po słoiku wódki. Albo... Po nalewki babuni. No, proszę was. O! Tak brzmi po prostu. Klawo. Ewa, wyłącz symulację smaku. Już. O, Neil, jakoś nie mam ochoty. To wcieplisz nam się trafił. Oczywiście ja jako facet utożsamiam się z naszym Neilem. Jakby był kobietą, bym się utożsamiał z laską, ale będę się z nim utożsamiał. Zemrzę się za to, słowo daję. I tak właśnie kupiliśmy nasz pierwszy toster. Nic ci nie jest?
Nic, tylko delektuję się cudownością oliwek. Są wspaniałe, prawda? Dokładnie. Nie potrafię zrozumieć, jak można uważać, że są obrzydliwe. Nie spiesz się, mamy jeszcze dwa słoiki. No i wtedy powiedziałem, hej, coś się nie zgadza. A oni przyznali mi rację. Wow, serio? Chyba mi się rozjaśniło w pokoju w tym momencie coś. I wiecie, co jeszcze jest nie tak z dzisiejszym społeczeństwem? Chyba już mamy wszystkie. Tak, akurat mam przy sobie. Czemu pytasz? Mogę zobaczyć? Pewnie. Proszę. I stop. Nareszcie, na litość boską. Kurde, musiało się teraz tak rozjaśnić, miałem takie fajne, ciemne oświetlenie. Jak smakowały oliwki, Nail? Przymknij się. Wykryto. Pamiątkę. Czekaj, nawet nie... Spokojnie, ran. Widzisz? Robię wszystko zgodnie z instrukcją. A, czuję, że nam coś się stanie zaraz. Hulk, miażdżyć! Nail, poważnie. Próbuję się w to wczuć, a ty wszystko psujesz. Warto było. O, Hulk, miażdżyć! Hulk, niszczyć! Hulk, nienawidzić! Głupia zagadka! Widzę, że mamy ile? 4? Raz, dwa, trzy... to by tak nie wyszło, jak ja chcę. Dobra, mamy zielone gotowe, tak? Więc nie mamy tego, więc my wszystko będziemy musieli użyć na pewno tego miejsca. I tego miejsca. Okej. Mam... Raz, dwa, trzy. Kurde, już się nie uda, wiecie? Jeżeli teraz dam tu... A ja nie widziałem, kurde, sorry, moi mili. Nie widziałem, że mieliśmy już tam gotowe w to w pewnym miejscu. Kurde, szkoda, że się tego nie da resetować. Teraz mam ogólnie 53! Fuck shit! Teraz to już mnie to naprawdę nie obchodzi. Już nie będziemy mieli najwyżej bonusu. Walić to. Okej, ta. Z tej strony poprawimy, z tej strony poprawimy, z tej strony poprawimy. Z tej strony poprawimy, z tej strony poprawimy i prawie wyszło. Tak, wiem, do dupy tym razem 14, normalnie w szajs był. Ale nie zauważyłem tych białych miejsc, wiecie. Przez to głównie, aktywuj. Nie wiem, co to za pamiątka była, bo albo nie doczytałem, albo po prostu nie było tego opisanego. Witamy z O, latarnia. Czyżby miała inny kolor? Ale śliczna. Ale śliczna. To jest latarnia, tak? W której brali ślub. Przy której... Wow! W mordę kormorana! Kormorany mają dzio... Nie mam, nie ma znaczenia. Stoimy jakieś 20 miliardów nanometrów od Ziemi. No tak pomyślmy, że 20 miliardów nanometrów to będzie 20 metrów. This matematyk. Zeskakuj na dół, tutaj nic nie może nam się stać. Chyba żartujesz, to byłby skok ze stratosfery. Nie można zostać, nie można zejść. Psia krew, nienawidzę kiedy tak się dzieje. To miejsce jest naprawdę. Ewa, co ty kur... Leszcz. Jesteś leszczem. Jest, wróciło moje oświetlenie mroczne. Dlaczego ją tak zostawili? Pewnie nie była już potrzebna. Nie była potrzebna? Łodzią, chciałem powiedzieć. Wiesz, jak to jest. Wszystko teraz ma GPS i tak dalej.
To jednak nie są takie odległe czasy, na to wychodzi. Posłuchaj, River. No, wprawdzie nie są odległe czasy, skoro my teraz jesteśmy super naukowcami, którzy mogą zbierać wspomnienia. To miejsce dla mnie też wiele znaczy. I pomyślałem... Na chwilę obecną radzimy sobie całkiem nieźle. Gdybyśmy zaczęli oszczędzać, za kilka lat moglibyśmy wybudować do mnie daleko latarni. Będzie trzeba zaciąć pasa, ale... Widzielibyśmy ją przez okna! Rano, w nocy, zawsze bylibyśmy blisko. I moglibyśmy przychodzić tu, kiedy tylko chcemy. Nigdy już nie będzie sama, John. Będę mógł apekować ją każdego dnia. Tak, będziemy. Nic, tylko pogratulować mi szczęścia. Chyba żartujesz. Wiesz, co jest dalej, prawda? To jakby obserwować wykolejony pociąg zbliżający się do przepaści. Koniec nie jest wcale ważniejszy od wszystkich momentów, które do niego prowadzą. Najważniejsze, że tu i teraz są szczęśliwi. I ruszajmy. Drzewo! Nie. Drzewo nic nam nie da. Ta muzyka, w ogóle soundtrack tej gry jest taki fajny. Zostałem za eksplorację. Zaraz. Nazywali latarnię morską Ania, mam rację? Najwyraźniej. Wobec tego ta River odmówiła podjęcia leczenia dla dobra latarni morskiej? Czy to nie jest drobna przesada? Widywałam dziwniejsze rzeczy, odkąd pracuję w tym zawodzie. Ja też, ale nigdy nie byłem w stanie objąć tego rozumem. To i tak nie nasza sprawa. Ona nie jest naszym klientem. Dodam do dziennika. Ania. Kto czyta dzienniki w tej grze? Dobra, tu nic nie ma. Kamienie. O, znajoma kłoda. Jej, złapaliśmy was dwóch, razem. Dostałem przez to dwie kulki szczęścia. Teraz mógł zrobić Hadouken. Coś tu jeszcze można znaleźć, mam nadzieję. Chyba, że mamy ich szukać, tak wiecie, po kolei, wszędzie. Kurde, brakuje nam dwóch kulek. A ja w ogóle pamiątkę mam znaleźć, zacznijmy od tego. Tutaj nie ma przejścia. Chyba, że tędy się da przejść. Tutaj są kwiatuszki. Jop. Dobra, idę ich szukać. Bo widzę, że i tak tu nic nie skuram. Czemu czarna musi prowadzić? To takie rasistowskie. O, coś tu jest? Nie, nic nie ma. Wracamy tu i pewnie coś się tam znowu pokaże. Jej, jesteście znowu szczęśliwą parą. Ej, dlaczego tu wróciło to coś? Ten napis, nie było go wcześniej. Okłamywanie Disa jest takie złe. Ej, ja się teraz pytam, gdzie jest kolejna sfera? A ja przejdę tędy. Oj. Tu się też nie da przejść. Nie mogę z nim pogadać, żeby mi pomógł? Jest jakaś mapa? Nic nie ma? Może jednak da się tu gdzieś przejść? Byłoby kurwancka miło. Jest przejście! Nie widziałem strzałki wcześniej. Smutny dis jest smutnym disem. Dostałem dwie od razu, jej! Gdzieś tutaj powinno... O! Pamiątka! Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, rozwalona! Lecimy dalej do księżyca! Przygotuj pamiątkę! Sigmund Corporation. Okej, tym razem się nie dam wrobić. To są tylko... Dobra, mam teraz gotowe już tu w tych miejscach. Maksymalnie 5 mogę zrobić ruchów. Na pewno jeden z tych ruchów będzie tu. Ale czy to będzie też ruch? Bo jakbym rozwalił to... Bo tu musi iść tak. Na pewno. Kurde, nie. Miał iść najpierw to? Chyba mam rozwiązanie tej zagadki. IQ 134, jazda dis! Rozwiązałem tą zagadkę. Czy jesteś gotowy, Neil? Czemu obracasz do mnie plecami, Neil?
Aktywujemy pamiątkę, zobaczymy, co jest w następnej scenie i się pożegnamy, gdyż dobija 20 minut rozgrywki. O? Wąsacz. River. Czyżby tu chodziło o te króliki znowu? Tap, 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 tap. Dobra, więc dowiedzieliśmy się już, w którym miejscu jesteśmy mniej więcej i na razie się pożegnamy. Mam nadzieję, że się znowu zobaczymy w kolejnym odcinku To The Moon, więc zostańcie ze mną. Zobaczenia kolejnym razem. Grał, komentował i robił z siebie debila dla was. This Lisowski.